Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Zygmunt Łukaszczyk, były Wojewoda Śląski. Dzień dobry. A bardzo mi miło, dzień dobry po raz wtóry w, w dobrym radiu z dobrym moim wywiadowcą. Ha, dziękuję bardzo. Panie Wojewoda, czy to normalne, że na karczmę Piwną zaprasza się polityków? To no, znaczy, tak bywało latami, ale to była raczej taka... No, za platformy w, też się, te, się zdarzało, Za, za się. każdych czasów, ale dzisiaj jesteśmy w, w, w innej zupełnie rzeczywistości. Dzisiaj to jest taka zabawa na Titaniku. No właśnie, jest yy, zdjęcie, pan jest też, oczywiście widział państwo, pewnie też widzieli, yy, yy, wicepremier Sasin, przewodniczący Duda, wi, wiceminister Pyzik na karczmie Solidarności w Bytomiu. To Pan zaskoczony? No jest w polskiej energetyce. <grymne> tak? Znaczy ja jeszcze, trochę. Ja... Jeszcze, jeszcze więcej węgla, czyli jeszcze więcej polityki niż faktycznego federalizmu. Ja trochę jestem zaskoczony, bo yy, za trzy dni, tak? Za trzy dni, tak. Za trzy dni Solidarność organizuje w Warszawie yy, no, wielki protest przeciwko polityce rządów w górnictwie, w energetyce. Ja, ja powiem panu tak, ja się w ogóle dziwię tej sytuacji. To znaczy może się nie dziwię z mojego doświadczenia. Proszę zwrócić uwagę, przez 7 lat... Była cisza spokój. Czy widział pan protestujących górników no, przed urzędem ś... wojewódzkim. Ja miałem przynajmniej. Śred... 80. Ja miałem przynajmniej średnio raz na kwartał, raz na pół roku wielkie manifestacje przeciwko wszystkiemu. Dzisiaj związki zawodowe przyjęły, przyjęły rolę ta, ta, takiego bardziej wspierania niż rzeczywistego brania pod uwagę interesów górnictwa. Śląska Solidarność, tym niemniej wyliczała. Zanim podjęła decyzję o tym procesie 17 listopada, czyli to za trzy dni, bra e, ceny energii, brak inwestycji w górnictwie, niezrealizowana umowa społeczna, ogólny bałagan. Ale to się nie wzięło od wczoraj. To było od długich siedmiu lat. No tak. Ale rządzenia PiSu. Roz rozumiem. Natomiast z tymi postulatami e, Solidarność idzie do protestu. To normalne, że cztery dni wcześniej. Ci sami z zwią znaczy no, Solidarności, związkowcy spotykają się z tymi samymi ludźmi, przeciwko który, polityce których będą protestować w Warszawie. A może życie przerosło kabaret? <laughs> no tak. Tylko że e, jeszcze dwa tygodnie temu, nie wiem czy pan pamięta, e, związkowcy z tej samej Solidarności wzywali do opamiętania samego Jarosława Kaczyńskiego który mówił, że węgiel ze Śląska niskiej jakości. A ja pamiętam również wywiad premier Szydło przed kopalnią Makoszowy, która mówiła, że to będzie jedna z lep lepszych kopalń produkujących świetny węgiel, a dzisiaj mamy ostatnie szczątki tej kopalni likwidowane. Dlaczego kopalnie Makoszowe to jeszcze przed przerwą y, krótką zamknięto wobec takiej jednoznacznej propozycji wtedy? Y, to podobnie jak z kopalnią y, Krupiński w Suszcu. Dla mnie to nie były decyzje merytoryczne, a de decyzje polityczne. Ja podam bardzo prosty przykład. Jeżeli miał paść wybór na którymś z kopalń, czy w Suszcu, Krupiński, czy w Rudzie Śląskiej jakaś kopalnia, jeżeli podejmuje to polityk z Rudy Śląskiej. to, no to wybiera, w, wybiera kopalnię w Rudzie Śląskiej, oczywiście. Żeby, w, w, znaczy, w żeby ocalić. oczywiście. Tak. Zygmunt Łukaszczyk, były Wojewoda Śląskiej, jest z nami. Dogrywka sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Zygmunt Łukaszczyk, były Wojewoda śląski, jest z nami po raz drugi. Witam Pana i witamy Państwa. Były szef również Katowickiego Holdingu Węglowego. tak a propos tematu jednego z ważniejszych dziś, o których rozmawiamy. Panie Wiejwodo, to, to zdjęcie, te obrazki jeszcze z tej karczmy piwnej w bytomiu, na którym bawił między m.in. wicepremier Sasin, wice, wiceminister aktywów państwowych, przewodniczący Solidarności. Może to jest normalne w sumie w polityce, że, że takie obrazki, takie sytuacje mają miejsce? Jerzy Markowski wspominał, jak. Donald Tusk i minister Elżbieta Bieńkowska bawili na podobnej karczmie, po czym i tak nie powstrzymało ich to przed zamykaniem, ja zamykaniem też, decyzji ja o zamykaniu ja, te, ja, te, ja też się bawiłem I jako wiceprezes Jaszczymskiej Spółki Węglowej, jako prezydent miasta Żory, czy też jako wojewoda śląski, ale oddzielmy dwie zasadnicze kwestie: a mianowicie realizację. Strategii, konsekwentną realizację strategii związaną z elektroenergetyką, bo w tym miksie siedzi węgiel, od normalnych kwestii związanych z gwarkami czy też z karczmami. Piwnymi, ale tu mieszka, miesza się wszystko w jedno. Kiedy z, szefowie związków zawodowych, minister aktywów państwowych, nie wiem kto dzisiaj jest odpowiedzialny od, za energetykę, bo MAB jest odpowiedzialny za kadry, klimat Ministerstwo Klimatu i Środowiska za klimat. A ja zadaję pytanie panu redaktorowi: a kogo by pan dzisiaj wskazał odpowiedzialnego w polskim rządzie za energetykę? Ciężko powiedzieć. Coś pomiędzy wicepremierem a Sasinem a, a ministerstwem A może wszyscy razem, którzy tam na tej scenie występowali? No nie wiem, czy to byłaby wiceminister trawiennie. Pyzik jest za coś odpowiedzialny. W no, ja, to, pan, to jest dobre, py dobre pytanie, ale myślę, że przejdźmy do rzeczy poważnych. Konkurencja z sierpnia 80 komentując to, co wydarzyło się na tej Karczmie, widząc to zdjęcie, obrazki, e, odpowiada kryzys energetyczny, brak inwestycji w górnictwie, solidarność układa się nadal układa się nadal. Biesiada to taniec chochoła niczym w weselu i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, Solidarn sierpień 80, koledzy związkowcy mówią, czy dają zrozumienia też, że ten protest zapowiadany na czwartek to będzie tak naprawdę ustawka. To ja myślę, że decyzje zapadły na tej karczmie, albo jeszcze wcześniej. Jaki ma być tego finał? A może to jest po to, żeby tylko pokazać, a, a dawno. Protokół z tego, powiedzmy, z tej manifestacji już jest dawno podpisany i wnioski już są dawno zredagowane. Hmm. A jeżeli pan popatrzy sobie na to chociażby. E, jakie pieniądze dostali w tym, w tym roku górnicy w formie dodatków inflacyjnych, to myśli pan, że oni mają przeciwko czemu protestować? Ja myślę, że dzisiaj patrząc po, choćby przygotowując dzisiaj na, na dzisiejsze to spotkanie, dzisiaj czekając chwilę w redakcji, zerknąłem na, na portal, ciekawy portal Polski Rynek węgla, gdzie można wyczytać pewne dane autentyczne, tak? Spada wydajność. Tak? Jeżeli spada wydajność, zwiększają się koszty, a za pół roku tego roku zysk we wszystkich spółkach węglowych jest w rzędu 5 miliardów złotych, to chyba o czymś tu mówi. Tak? To ja się pytam też z drugiej strony, dzisiaj cena węgla w portach w Holandii, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, dzisiaj jest 190, dokładnie 195 dolarów, niecałe. Dolar po 4,70 tam z hakiem, no to wynosi 930, 940 zł, tonę węgla można kupić w portach w ARA. Ja się też pytam, a to jest węgiel typu 25, czyli 25 gigajouli na, na tonę, jeżeli chodzi o kaloryczność. To ja się pytam, no skąd się wzięła cena 1,5 tysiąca w, w, dla gmin, a 2000 tysiące złotych dla od, odbiorców? I, ja czemu, I czemu w ogóle? Czemu z ustawy. Ogóle, z ustawy. No przecież mo, można wszystko przepchnąć, to jest kwestia tylko arytmetyki, ale czy ktoś usiadł i... I popatrzył na to, jak jest faktycznie. Jeszcze wcześniej była projekt ustawy, czy nawet ustawa później zniesiona z 63 zł nagle 1500, nagle samorządy. Ja będąc w katowickim holdingu węglowym, pamiętam te czasy, kiedy mieliśmy sieć autoryzowanych sprzedawców, wyspecjalizowane firmy mające swoje składy, mające swoje laboratoria, wagi, wszystko i nagle jednym cięciem to zlikwidowano. Potem szybko szukano, jak tę lukę uzupełnić. Nie, zna, nie znaleziono rozwiązania. To wypchnięto to na samorządy. Jak to się uda, to powiedzą, a to jest nasz sukces. Jak się nie uda, macie nieudolne samorządy. To jest gra nie fair. Mówię to Panie, cały mówię, czas. Tylko, takie obrazki, jak Ruda Śląska, miast największa w Polsce gmina górnicza, która kupuje węgiel w Bytoniu po to, żeby sprzedać go mieszkańcom w Hucie. To jest nieporozumienie. No to wie pan, to to jest nieporozumienie. Jak przykładowo rybnik na terenie którego mamy dwie kopalnie, Chwałowice i Jankowice ma się zajmować handlem węgla, gdzie w, w, w środku miasta mamy dwie kopalnie wyspecjalizowanym e, rynkiem, z wyspecjalizowanymi służbami, zbytu, wagami, laboratoriami wszystko mają na podorynie. Pan jest jeszcze w platformie obywatelskiej? E, tak, dalej jestem w platformie obywatelskiej. To e, czemu platforma jest tak? Kiepskim partnerem, czy w ogóle rezygnuje z bycia partnerem do rozmowy o tym, na przykład ze związkowcami, albo do yy, takiej, roli, takiej roli, nie wiem, jak to określić recenzenta może, bardziej, bar, o który bar, Pan mówi bardziej, bardziej recenzenta, a może, a może obok przygotowujemy, czy przygotowywany jest pewien pomysł na to wszystko? Bo ja mówię tak, dzisiaj zastaliśmy pewną sytuację, na którą de facto się nie ma wpływu, bo arytmetyka jest okrutna. Ale wojnę, Wie... wojna trwa od 8 miesięcy, co wy tyle przygotowujecie? Wojn, wojna trwa od 8 miesięcy, wojna trwa dłużej, ja panu powiem, wojna trwa dłużej, bo choćby dlatego, że, proszę zwrócić uwagę, decyzja o embargo na, ja to nazywam embargo na rosyjski węgiel premiera, miała miejsce tam przełom marca, kwietnia, a czy ktoś zadał sobie pytanie, jaki był stan na zwałach przy kopalni i jaki był stan zapasów magazynowych przy elektrowniach węgla? No, na pewno premier musiał mieć na, na biurku te, te dane. Zero? To było zero plus. Zero plus. Mm. No, zero plus. No milion bodajże ton węgla, czyli nic. tak? To w takich, jeżeli nie ma się zabezpieczonych tyłów, nie ma się zabezpieczonych umowami z eksporterami tego węgla, to takiej decyzji nagle się nie podejmuje. To jest... Panie Wojwodo, ja bym y, nie przypominał sobie, żeby politycy platformy, w ogóle kto jest odpowiedzialny za górnictwo, energetykę, od, za, za te tematy najbardziej dzisiaj w platformie, gdyby miał być, jak kiedyś robiliście, rząd cieni, e, gabinet cieni. To, to gdyby stworzyć coś takiego, to kto właściwie byłby ja, ja człowiekiem byłem, odpowiedzialny ja, ja, za, za, za tę sferę? No, to, to jest to pytanie, kto jest odpowiedzialny dzisiaj faktycznie ustawowo w rządzie za elektroenergetykę. Taka, Ktoś, ma, no, nie ma, to nie jest słaby przykład, słaby wzór na pewno. Nie, to jest, to jest w ogóle zerowy wzór, ale ja mówię inaczej. Dzisiaj trzeba mówić przede wszystkim o jednym dokumencie, który trzeba stworzyć. A ten dokument nazywa się dokładnie... Plan strategiczny dla polskiej elektroenergetyki. No, jest, ten, no nie jest ma, ten, ten który pep. jest. No, Pep, do 2040 roku. Nie wiem, czy pan go czytał, ja go miałem no, o, o, okazję, przed wojną jaką miałem okazję recenzować na samym początku. Tam nie ma nic. Tam jest tylko e, mowa, tam jest taki fajny film fabularny e, z, z dobrym happy endem, że, będzie, że będziemy e, opływali w, w dostatek i w e, energię o, w, z, z tanimi kosztami. Niestety tak się nie dzieje. Dzisiaj pamiętam, bo byliśmy w poniedziałek, tydzień temu równo na. Na spotkaniu w Izby Gospodarczej dotyczącej właśnie przyszłości polskiej elektroenergetyki, gdzie padła, padło pytanie, właśnie dokładnie to samo. Kto odpowiada za energetykę, za elektroenergetykę? Nie było odpowiedzi. A z drugiej strony, czy myśli się o zmianie tego PEP-u, czyli tej polskiej energe energetyki, planu energetyki P dla Polski do roku 2040. Może do roku 2035 byłoby łatwiej. 40 to jest taki za 18 lat, to nie wiadomo, co tam jeszcze jest będzie. Społeczna do Został umowę społeczną, bo dzisiaj, gdyby przyszło literalnie popatrzeć na tą umowę społeczną, to z niej nie jest nic zrealizowane i związki zawodowe zapomnieli, zapomniały nagle o tym, że, że głównym i, i jest ich jakby obroną, to była właśnie ta umowa społeczna, z której dzisiaj nic nie ma. No, no nie ma. No i z tego powodu ma odbyć się protest, między innymi 17. Listopada w tym tygodniu w Warszawie. Politycznie się nie dofedruje, politycznie się nie uzupełni tego tego węgla na nazwała. No tak, tylko dzisiaj to... jak pan sam powiedział, ekonomicznie to się zgadza. No to, no to na co, na co, czemu czemu tego to się nie dzieje? Te ja... zapowiadane o, o, za, inwestycje, za... które są konieczne, żeby no. w ogóle jakakolwiek kopalnia federowała in, dłużej in, in, inwestycja niż 2,33, inwestycja, inwestycja to podstawa. bo 20, Efekty w górnictwie będziemy widzieli za. Półtora, półtora roku, tak? Ale ja zadałem sobie sam, sam pytanie. Mianowicie, skoro było tak źle z węglem dla indywidualnych odbiorców, bo tu jest problem, na świecie nie handluje się węglem grubym, handluje się miałami dla energetyki, tak? A my, my, my mamy problem z węglem, czyli typu groszek, typu kostka dla indywidualnych odbiorców. A to może trzeba było wtedy w marcu może pomyśleć, pomyśleć o jednej Ale... rzeczy, a mianowicie to co się działo już kiedyś, wybudować e, e, zakład brykietów, Proszę bardzo. gdzie można było Proszę... komponować węgiel na zamówienie o określonych e, własnościach kalorycznych popioł ja że Polska Grupa Górnicza jest gotowa do budowy fabryki błękitnego węgla, bezemisyjnego. Ale, ale najpierw, takie, najpierw zapewnimy mieszkańcom Kowalskiemu, Łukaszczykowi w zasadzie zapewnimy ja możliwość dostępu do węgla na Śląsku, żeby ten węgiel nie płynął z Gdańska, to tak jakbyśmy dzisiaj Śląsk podsyłał śledzie, śledzie do Gdyni. No, można tak to ująć. Natomiast wie pan, kto jest dzisiaj a propos śledzi yy jest dzisiaj recenzent takim opozycjonistą, e, jeżeli chodzi o poczynania rządu w górnictwie. Janusz Kowalski wiceminister rolnictwa, proszę Państwa. Y, sierpień 80 nawet tak trochę, znaczy on Sierpień 80 może bardziej e, flirtuje. Sierpień go podejmuje w, na kopalni, on podkreśla, że piln, pilnuje, walczy, zabiega o inwestycje w górnictwie. No wie pan, to. To, to licho to wygląda dla was. Proszę, nie, ale w ogóle to, Również. Lich, to, to, licho, to licho wygląda z tego względu, że no dzisiaj, dzisiaj patrzmy na to wprost. Dzisiaj rządy PiSu, zjednoczonej prawicy, bo to się tak nazywa, są od długich siedmiu lat. Były długie, eleganckie, tłuste lata, i nagle przyszedł kryzys, i sobie z tym nie radzą. Trzeba powiedzieć to wprost. Nie mamy wydajności, nie mamy efektywności, nie mamy sprawnego zarządzania elektroenergetyką czy górnictwem, tylko mamy polityczne administrowanie. A to zrobić Kowalskiego, Nowaka prezesem, a to może y i Przecież pamiętamy te wszystkie roszady, które, na które duży wpływ albo ogromny wpływ mają związki zawodowe. To czemu, jeszcze raz, po raz trzeci panu zadam pytanie, czemu wy tego nie recenzujecie? Czemu pańska partia jakby rezygnuje z, z takiej roli tu tematy sypią się, wie pan, jak, jak styty 1 września. A może to jest taki moment, że za chwilę to się wszystko wysypie. To nie jest... To, <laughs> znaczy co, czekacie jest... aż spłynie górą rzeki? To, to... Nie, 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 na, na, naprawdę nie my to robimy i, i robimy to w sposób odpowiedzialny i sposób pan, pani merytoryczny. Panie nikt w Platformie nie zadał sobie trudu, żeby, nie wiem, chyba przeczytać tę ustawę, o której yy, mówiliśmy, o zakupie węgla przez samorządy. Przecież tam jest naprawdę sporo zaskakujących Nie, zapisów. Nie, no, tutaj muszę pochwalić samorządy, bo sam. Samorządy. Współpracuj... Samorządy. Ja współpracuję z szeregiem y, samorządów y, na Śląsku że bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego merytorycznie. Była kwestia dyskusji tego projektu ustawy, bo było wiadomo, że kolanem to rząd przepchnie. W związku z tym chodziło o to, żeby znalazły się w tej ustawie najlepsze rozwiązania, tak aby nie pogrzebać przy okazji samorządów. Tam była kwestia VAT-u. Tam była kwestia rozliczeń. Świade z jakości. z jakości no, koncesji. Można, przywieźć, można przywieźć na ten skład różny węgiel. Napada przez cały dzień trochę deszczu i z, ze 100 ton robi się 110 ton tego węgla, ale jakościowo, jak go pan dostanie, to pan dostanie taką pulpę, czy, czy inaczej. No, to jest inne rzeczy. Natomiast rzecz w tym jeszcze raz, że pan nie uważa, że, że wy zaniedbaliście. Ten, znaczy, pańska partia zaniedbała ten temat, w, choćby w skali śląska. Nie, nie, nie. nie. Znając, patrząc na... Się... Samorządowcy są oczywiście, ich, ich głos jest słyszalny, oni są też partnerami w tej dyskusji, ale po waszej stronie każdym, ja nie widzę człowieka. Za każdym razem podkreślaliśmy i mówiliśmy głośno, że czas najwyższy, aby zbudować nowy plan energetyki dla...